Witamy w kolejnej diecie na widelcu. Dziś naszym tradycyjnym gościem jest Kasia Popko, dietetyk. Cześć Kasiu. Cześć, witam Państwa. A temat, który będziemy poruszać, to dieta antyrakowa. No właśnie, rak jest zgodnie ze statystykami drugą przyczyną śmierci w naszym kraju. Czy to, jak żyjemy, ma znaczenie? Czy są czynniki, które do tego raka się niejako przyczyniają? Jak najbardziej. Styl życia ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o aktywnienie się choroby nowotworowej. Nawet jeżeli choroba nowotworowa jest zapisana w genach, to nie ma czegoś takiego, że ona się musi uaktywnić. Bo nie każdy rak ma podłoże genetyczne, natomiast nawet jeżeli ma to podłoże genetyczne, to nasz styl życia zdecyduje o tym, czy on się uaktywni, czy on się nie uaktywni. Jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, no to nie trzeba chyba już mówić, tak, że palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki, stres są takimi głównymi czynnikami ryzyka. Natomiast również inne czynniki wpływają na to, czy my zachorujemy. Jeżeli nie mamy ruchu, jeżeli tego ruchu jest za mało, to niestety będzie to taki czynnik pronowotworowy. Ja nie mówię, że mamy codziennie chodzić na gimnastykę, wykonywać morderczy trening, siłownia, cokolwiek. Niech to będzie nawet te 10 tysięcy kroków dziennie. Nie, to będą proste zabiegi, wybieranie schodów zamiast windy, wybieranie roweru zamiast samochodu. To już gdzieś tam będzie powodowało to, że my tego ruchu będziemy mieli więcej. Kolejny czynnik, który będzie się przyczyniał do rozwoju nowotworów, jest nadwaga, otyłość, szczególnie ta otyłość wisceralna, czyli ta brzuszna. Dlaczego? Ponieważ nadwaga, otyłość będą powodowały powstawanie procesów zapalnych w naszym organizmie, a choroby nowotworowe rozwijają się na podłożu procesu zapalnego, na podłożu stanu zapalnego, zresztą jak wiele chorób cywilizacyjnych, tak? Ponieważ też na podłożu zapalnym się rozwijają choroby autoimmunologiczne, choroby układu krążeniowego, tak samo nowotwory, one się rozwijają na podłożu stanu zapalnego. Co ma związek jeszcze z nadwagą, z otyłością, to zbyt kaloryczna dieta, zbyt duża ilość kalorii w diecie będzie czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju nowotworów. Kolejnym takim czynnikiem jest też zbyt duża podaż cukru, szczególnie cukrów prostych. Często słyszy się takie hasło, że cukier karmi raka i to jest poniekąd prawda, ponieważ dieta bogata w cukier, dieta bogata w duże ilości węglowodanów, szczególnie węglowodanów prostych, będzie tym czynnikiem pronowotworowym, będzie czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na nowotwory. Co obok cukru? No to tłuszcze trans, ponieważ to są zwykle te dwa składniki, które występują w wysoko przetworzonym jedzeniu, szczególnie w słodyczach, batonach, to jest połączenie tłuszczów zwykle utwardzonych, czyli tych tłuszczów trans, oraz cukru, więc tutaj te tłuszcze trans wykazują silne działanie nowotworowe. Poza tym wysoko przetworzone jedzenie. I co to znaczy, że pokarm jest wysoko przetworzony? Za takie wysoko przetworzone jedzenie możemy uznać takie pokarmy, których nie było jeszcze 100 lat temu. Więc wszelkiego rodzaju dania gotowe, wędliny, konserwy, jakieś dania typu fast food będą tym jedzeniem przetworzonym. I te wszystkie czynniki przyczyniają się do powstawania wolnych rodników w naszym organizmie, a te wolne rodniki powodują powstanie stresu oksydacyjnego. A ten stres oksydacyjny jest właśnie przyczyną między innymi nowotworów, ale też starzenia się organizmu, powstawania chorób autoimmunologicznych. Więc tutaj oczywiście styl życia ma bardzo duże znaczenie. Prosto mówiąc, informacja o nowotworze zmienia w naszym życiu wszystko. Powinna też zmieniać dietę, o czym jednak nie wszyscy wiedzą. No właśnie, jak powinna wyglądać taka dieta? Jeżeli chodzi o taką dietę zarówno w nowotworach, jak i w prewencji nowotworów, no to powinna być to dieta właśnie bogata w przeciwutleniacze, ponieważ to, co powiedziałam, czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia nowotworów powodują powstawanie wolnych rodników w naszym organizmie. I teraz te wolne rodniki trzeba zwalczać przeciwutleniaczami. Powinna być to dieta bogata w witaminy A, witaminę E, witaminę C, witaminę D, ponieważ są to witaminy o silnym działaniu przeciwutleniającym. Czyli będą nam wymiatały te wolne rodniki. Gdzie znajdziemy witaminę A? Chociażby w mleku, w przetworach mlecznych, w podrobach, w mięsie. Dodatkowo ta witamina A będzie się znajdowała w marchewce, czy w ogóle jakichś pomarańczowych warzywach i owocach, z tego względu, że
zawierają one beta-karoten, a beta-karoten jest prowitaminą A, czyli czymś takim, co w naszym organizmie przekształci się w tą witaminę A. Witamina E, no to tutaj jej źródłem będą wszelkiego rodzaju oleje tłoczone na zimno. Witamina C, no to wiadomo, owoce jagodowe, owoce dzikiej róży, to są te główne źródła witaminy C w diecie. No i witamina D3, no to zwykle niestety w postaci suplementacji, z tego względu, że żyjemy w takim klimacie, w którym słońca jest za mało, więc tutaj niezbędna będzie suplementacja oparta o badanie poziomu witaminy D3. Kolejnymi takimi składnikami diety przeciwnowotworowej no, są warzywa, warzywa zielone przede wszystkim. Dlaczego? Ponieważ one zawierają chlorofil, też o działaniu silnie przeciwutleniającym, ale w ogóle same w sobie warzywa, ponieważ barwniki występujące w warzywach również będą przeciwutleniaczami, czyli antocyjany w tych warzywach takich bordowych, fioletowych, likopen w czerwonych, beta-karoten, o którym już wcześniej wspomniałam, w pomarańczowych, bioflawonoidy w żółtych. Dodatkowo będą one zawierały jakieś kwasy organiczne, więc to wszystko będzie sprzyjało zachowaniu zdrowia. To będzie taki typowy składnik diety antynowotworowej. Czyli tutaj podstawą są warzywa, owoce, no to co powiedziałam, w mniejszej ilości, szczególnie trzeba by się tu skupić na owocach jagodowych. Owoce wysokocukrowe powinny być raczej troszkę eliminowane, w troszkę w mniejszej ilości. Ewentualnie czerwone winogrona moglibyśmy sobie wrzucić do diety, ponieważ one są źródłem resweratrolu, czyli znowu takiego przeciwutleniacza. Też czerwone wino, raz tam kiedyś czasami, ale czerwone wytrawne wino też będzie źródłem tego resweratrolu. Kolejną taką fajną rzeczą, którą można sobie wrzucić do takiej diety antynowotworowej, są przyprawy. Przyprawy takie jak kurkuma, jak imbir, jak cynamon, czy w ogóle sama wyizolowana na przykład kurkumina, ponieważ znowu tutaj jest takie działanie silnie antyoksydacyjne. Dobrej jakości kawa jak najbardziej też będzie wykazywała taki potencjał antyoksydacyjny. Herbata, źródło katechin, epikatechin, polifenoli, czyli znowu to takie działanie antyoksydacyjne. Jeżeli chodzi o białko, białko to jest taki temat troszkę trudny, jeżeli chodzi o tę dietę przeciwnowotworową, czy dietę już w nowotworze. Jeżeli chodzi o tą taką dietę w nowotworze, to białko powinno pozostać na średnim poziomie, nie jakimś wysokim. Z jednej strony jest potrzebne do tego, żeby odbudowywać tkanki, żeby regenerować organizm, z drugiej strony tego białka w diecie osoby chorej na nowotwór nie powinno być zbyt dużo. Więc tutaj białko zarówno w tej diecie antynowotworowej, jak i nowotworowej na takim średnim poziomie. I też tutaj warto by zadbać o to, żeby źródła tego białka, czyli te jaja, mięso, ryby, były pochodzenia ekologicznego, bo akurat w tych przypadkach to będzie miało znaczenie. Dodatkowo tutaj taką super dietą, która się sprawdza bardzo często w tych chorobach nowotworowych, jest dieta ketogeniczna, ale dieta ketogeniczna oparta na bardzo dobrych tłuszczach, na dobrej jakości białku, a nie dieta ketogeniczna na zasadzie boczek, smażony, pieczony, absolutnie nie, ponieważ tutaj będzie to sprzyjało jakby właśnie powstawaniu nowotworów, a nie diecie antynowotworowej. Też świetnym rozwiązaniem jest dieta śródziemnomorska, ponieważ ona właśnie zakłada dużą ilość warzyw, owoce niskocukrowe, dodatkowo tutaj te oleje tłoczone na zimno, więc to też jest taki super model żywienia w tej diecie, w przypadku diety antynowotworowej. Co jest bardzo ważne, na co trzeba zwracać uwagę, to to, żeby było w tej diecie mało tłuszczów nasyconych, przewaga tych tłuszczów nienasyconych, czyli właśnie albo tłuste ryby morskie, owoce morza, wszelkiego rodzaju oleje, orzechy, awokado. Natomiast kwasy tłuszczowe nasycone w ograniczonej ilości, no powinny stanowić jakby tylko dodatek, a nie podstawę tej diety. Oczywiście absolutnie trzeba by wykluczyć kwasy tłuszczowe trans, czyli te takie oleje utwardzane. Oleje roślinne, które zostały poddane reakcji odwodornienia, przez co są w postaci stałej, czyli wszelkiego rodzaju margaryny, bardzo często obecne w słodyczach są te kwasy tłuszczowe trans, więc trzeba zwrócić na to uwagę, żeby je eliminować. One wykazują silne działanie rakotwórcze. Indeks glikemiczny jak najniższy, jak najbardziej zróżnicowana dieta, dieta zakładająca odpowiednią właśnie ilość białka, szczególnie skupiająca się na dużej podaży tych tłuszczów nienasyconych, węglowodany też w ograniczonej ilości, raczej żeby to były węglowodany złożone właśnie w postaci kasz, kasza jaglana, gryczana, może być też jakieś pseudozboża, czyli komosa ryżowa.
Też owoce niskocukrowe, to co powiedziałam, owoce jagodowe. I to jest to, to są te składniki diety, które powinny być dla zachowania tego zdrowia. Wokół diety antyrakowej narosło już wiele mitów. Najpowszechniejszy z nich mówi, że czerwone mięso przyczynia się do powstawania nowotworów. Czy to prawda? Nie, nie jest to prawda, jest to zła interpretacja badań, które były, ponieważ badania, które wykazały, tak, to były badania, które były wykonane kilka lat temu, wykazały to, że czerwone mięso przyczynia się do powstawania raka. Tak nie jest, z tego względu, że w tym badaniu jako czerwone mięso wzięto pod uwagę też dania gotowe, mięso, które się znajdowało na pizzy, mięso z hamburgerów, czyli w większości przetworzone mięso. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy my będziemy jedli białe, chude mięso, jeżeli ono jest gotowane, jeżeli jest pieczone, jeżeli jest duszone, czy czerwone mięso, które jest w tej samej formie, gotowane, pieczone i duszone, tak? Jeżeli nie ma tutaj procesu wędzenia, grillowania, smażenia, to absolutnie zarówno jedna, jak i druga forma tego mięsa będzie bezpieczna. To nie jest prawda, że czerwone mięso powoduje nowotwory. Przetworzone mięso jak najbardziej. Więc wszelkiego rodzaju dania gotowe, gdzie mamy to mięso poddane działaniu różnych, nie wiem, chociażby soli peklowej, tak? Gdzie mamy pełno tych nitrozaminów, mięso przetworzone w postaci wędlin, parówek, jakiś konserw, gdzie mamy pełno azotanów, azotynów, które są silnie rakotwórcze. Natomiast samo w sobie surowe mięso, które jest poddawane odpowiednim metodom obróbki termicznej, nie jest absolutnie rakotwórcze. Takie procesy, którym nie powinniśmy poddawać tego mięsa, to oczywiście to, co wcześniej wspomniałam, wędzenie, właśnie ze względu na to, że często trzymamy w solance, w soli peklowej, więc będą te nitrozaminy, azotany. Dodatkowo sam proces wędzenia jest szkodliwy, ponieważ ten dym wędzarniczy niestety będzie taki silnie rakotwórczy, szczególnie kiedy wędzimy drzewami iglastymi, tak? Jeżeli używamy do wędzenia drzew iglastych, jest to szczególnie niebezpieczne. Dodatkowo sadza. Sam proces grillowania i wędzenia jest też o tyle szkodliwy, że powstają węglowodory aromatyczne, które właśnie wykazują działanie silnie rakotwórcze. To jest tak samo, jak na przykład jemy chipsy. Chipsy, które były smażone, więc smażenie też tutaj będzie takim procesem negatywnym, ponieważ zwykle smażymy na tłuszczach roślinnych albo smażymy zbyt długo. Mięso wymaga raczej takiego dłuższego czasu smażenia, więc te tłuszcze roślinne będą się po prostu rozkładały, będzie powstawał akrylamid chociażby. Czyli same takie dla nas bardzo szkodliwe związki o działaniu pronowotworowym. Pozostaje mi już tylko zapytać, co przygotowałaś dziś dla naszych widzów? Dzisiaj będzie propozycja śniadaniowa, wyjątkowo, takiej jeszcze nie było. Będzie to kasza jaglana, określana mianem królowej kasz, ugotowana na mleku kokosowym, po to, żeby troszkę zmniejszyć ten indeks glikemiczny kaszy jaglanej z owocami leśnymi i będzie to kasza zapiekana. Czy to skomplikowane danie? Absolutnie nie. Przekładajmy się więc. Idziemy do kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie propozycję śniadaniową, zapiekaną kaszę jaglaną z owocami leśnymi. Ja już kaszę sobie zaczęłam gotować. Dolejemy troszkę mleka kokosowego. Kaszę gotujemy na mleku kokosowym. Ja osłodziłam erytrolem, dowolne słodzidło, może być to niewielka ilość cukru, może być to ksylitol, może być to syrop daktylowy. Mleko kokosowe samo w sobie daje słodycz, więc nie trzeba tu zbyt dużej ilości cukru. To, o czym należałoby pamiętać, to o namoczeniu kaszy. Najlepiej kaszę moczyć około 5 godzin, a już w ogóle idealną sytuacją jest jej namoczenie na noc i rano tylko przepłukanie i ugotowanie kaszy, ponieważ rozkładamy w ten sposób fityniany, które zabierają nam m.in. cynk z naszego organizmu czy magnez. Są substancją taką antyodżywczą, więc przy namoczeniu kaszy ten problem znika. Ok, nasza kasza myślę, że jest już ugotowana. Odstawimy sobie, żeby lekko przestygła. W międzyczasie pokroimy sobie owoce. Ja wybrałam truskawki i jagody. Jagody jeszcze z moich zapasów z lata.
Owoce jagodowe są bardzo bogatym źródłem witaminy C, są niskokaloryczne, wykazują niski indeks glikemiczny, niskocukrowe, więc idealne w tej diecie antynowotworowej. Ok, mamy drobno pokrojone truskawki, wrzucamy sobie je do miseczki. Dodajemy jagody. Możemy dodać też pół banana, on da takiej słodyczy, jako że dużo słodzidła nie użyliśmy. Banany są cennym źródłem potasu w diecie, więc również warto je w swojej diecie uwzględnić. Ok, dodajemy sobie naszą kaszę jaglaną. Mieszamy. W międzyczasie ustawię piekarnik. Temperatura 180-190 stopni Celsjusza, termoobieg. No i ostatnia ważna rzecz, którą dodajemy, to surowe jajo. I teraz mieszamy naszą ugotowaną kaszę z owocami, z jajem. Ok, foremkę wysmarujemy sobie albo oliwą z oliwek, ja tutaj mam olej kokosowy, żeby podbić jeszcze mocniej ten kokosowy aromat. Ale może być to śmiało oliwa z oliwek, masło klarowane, też się świetnie sprawdzą. Do wysmarowanej kokilki przekładamy naszą kaszę. I wkładamy do zapieczenia na około 15-20 minut. Czekamy. Ok, po upływie 20 minut nasza zapiekana jaglanka gotowa. Z zewnątrz nam się pięknie zapiekła. Gotowa do zjedzenia, smacznego.